Sporo rzeczy nam się rozsypało w tym już prawie kończącym się 2020 roku. I nawet teraz też pewnie wielu z nas posypały się plany świąteczne, plany sylwestrowe, czy plany na najbliższe ferie. Może chcieliśmy gdzieś pojechać, gdzieś być, spędzić czas z kimś. Tymczasem te wszystkie plany zostały jakoś przekreślone i wiele też runęło, myślę, takich schematów, w których funkcjonowaliśmy. To pewnie też mogło przełożyć się na trochę takie zawalenie się jakiegoś wewnętrznego świata, jakiegoś wewnętrznego fundamentu, na którym się opieraliśmy, czy który był dla nas jakimś wsparciem w życiu. I w tym kontekście dobrze jest usłyszeć to słowo, które Kościół czyta w Wigilię Bożego Narodzenia, bo dzisiaj w księdze proroka Izajasza znajdujemy takie słowa: jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój budowniczy poślubi ciebie. Słowo Boże mówi o budowniczym, który przychodzi. Ciekawe są te imiona, którym jest określany przychodzący Pan. Jedno z tych imion to jest właśnie budowniczy. Przychodzi ten, który jest budowniczym. I to jest słowo dobrej nowiny na właśnie wszystkie te miejsca w naszym życiu, które się rozpadły, rozleciały, rozsypały jak domek z kart, na wszystkie te plany, schematy, pragnienia, marzenia, które mogły ulec po prostu jakiemuś rozpadowi, to dobrą nowiną jest to, że przychodzi budowniczy, ten, który buduje, ten, który umie to wszystko poskładać na nowo, ten, który może odbudować to, co jest teraz jakimś gruzowiskiem. W innym miejscu Słowo Boże mówi o tym, że przychodzi ten, który jest naprawcą wyłomów, więc wszystko to, co właśnie zostało rozbite, co jest teraz w gruzach, ma szansę być odbudowane, bo przychodzi ten, który jest budowniczym.